Cześć kochani, przyjechaliśmy do Salwadoru, a nasza podróż zaczęła się od międzylądowania w Gwatemali. To właśnie tam czekała nas niespodziewana kontrola, która wzięła nas za przemytników. Właśnie nam będą robić testy na narkotyki. Pierwszy raz w moim życiu się z czymś takim spotykałam, ale oczywiście śmiało, proszę, można mnie badać. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam, jak to wszystko wyglądało i jakie emocje nam towarzyszyły. Zostańcie z nami, bo szykuje się pełna przygód historia. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Podróży Wojownika i Lalitki. Dzisiaj to będzie taki bardziej podróżniczy vlog ze względu na to, że jesteśmy właśnie w Gwatemali. Kupiliśmy bilety, żeby pojechać do Salwadoru, a z Salwadoru jutro polecimy do Miami i ruszamy na nasz rejs. Także dużo zobaczycie w tym filmie, także bardzo serdecznie go polecam oglądać do końca. Bilet, żeby dojechać stąd, czyli z Guatemala City do San Salvador, kosztował nas po 70 zł, także świetna cena. Powiem szczerze, na pewno się nie opłaca latać samolotami tutaj po Ameryce Centralnej, ze względu na to, że wszędzie macie blisko, żeby dojechać od kraju do kraju i bardzo dobre ceny. Ile będziemy jechać godzin, jak będzie wyglądało na granicy i co będzie dalej, zobaczycie dalej. Także serdecznie zapraszam na dalszą część. W ogóle, żebyście wiedzieli, jak ktoś będzie planował jechać z Gwatemali właśnie do Salwadoru, tutaj możecie zobaczyć. Macie numer telefonu, tam, jak się to nazywa. Jest jeden dworzec tutaj, także na pewno tu traficie. Zostało nam jeszcze trochę quetzali, czyli lokalnej waluty. Że trzeba na coś wydać, coś sobie kupimy na trasę. Bo myślę, że jakieś 4-5 godzin pewnie będziemy jechać. A przyjechał już nasz autobus. Teraz się pakujemy do niego, tylko musimy jeszcze wydać trochę tych pieniędzy, nam zostało. Piotrek i Lala 5 minut temu, nie jemy przekąsek, to jest zło. Kurde, musimy wydać pieniądze. To jest torba grzechu, tam są same czekoladki, torba przekąsek. Chipsy, przekąski. Musimy wydać pieniądze, żeby nie zostały, no to trudno. Nie, no trzeba było, prawda? Nie, w ogóle, bo po górach, po wyjściu na wulkany mamy teraz deficyt właśnie kaloryczny i trzeba go uzupełnić. Trzeba się rozpakować. Doritoski, pozdrawiam, Piotr Polożywarski. Nasze ulubione z Kolumbii. Tam były double queso, tutaj nie ma. Jakby co to promuje zdrowy tryb życia. Bardzo rzadko nam się zdarza jeść tak źle, ale... Po prostu musieliśmy wydać to siano, a można tylko było to kupić. Podróż całkiem miło mija. Cały czas leci film jakiś, wygodne fotele. Co nie? Bardzo fajnie, wygodnie, polecam. Tak, polecam, Alicja Oroś. Jesteśmy na granicy Gwatemala, Salwador. Przy wyjeździe jak na razie wszystko spokojnie, bo to tylko muszą nabić pieczątki. Zaraz będziemy przejeżdżać dalej. Będziemy teraz wjeżdżać na stronę Salwadoru. Przejeżdżamy teraz przez rzekę, która jest granicą między Gwatemalą a Salwadorem. Salwador jest swoim 130 krajem ze 193 organizacji Narodów Zjednoczonych i 151 z Organizacji Narodów Zjednoczonych plus, ponieważ jest wiele krajów uznawanych i nieuznawanych na świecie, a jednak są krajami. El Salvador. Granica na granicy, wszystko luźno, z uśmiechem na ustach, trochę po angielsku, trochę po hiszpańsku się dogadaliśmy, także super. Ja jestem naprawdę bardzo zaskoczony, jak łatwo wygląda tutaj przekraczanie granic. Totalnie. W wielu miejscach, gdzie się nie podróżuje, są z tym problemy, przeszukania itd., itd. A w miejscach, gdzie jest duże podejrzenie, że ktoś może coś przemycać, po prostu się przechodzi, jakby nigdy nic. Co nie? To jest dziwne. Granice w Ameryce tutaj centralnej chyba są najprostszymi, które po prostu przekraczaliśmy. Wszędzie z uśmiechem na ustach, nic nawet nie pytają, pieczątka, jedzie. Teraz to nawet nie musieliśmy plecaków wyjmować. No nic, nic, kompletnie nic. Szok po prostu. Ciekawe to jest. W ogóle do granicy jechaliśmy około 3 godzin.
że jeszcze jakieś 2,5 godziny trasy nam zostały, żeby dojechać do San Salvador, czyli stolicy Salwadoru. No i jesteśmy w San Salvador, czyli stolicy Salwadoru. Idziemy gdzieś szukać jakiejś restauracji, żeby dorwać internet. I mamy parę rzeczy tu dzisiaj do zrobienia. Ogólnie co do Salwadoru, czekajcie, musimy przejść. Dużo się dowiecie po tym, jak już wrócimy z rejsu oczywiście, bo dzisiaj to jesteśmy tak tutaj po prostu dlatego, że ale zaparkował, że stąd kupiliśmy bilety wylotowe i żeby wrócić z powrotem. Bo wtedy taniej wychodziło oczywiście, jak się kupuje od razu dwie strony. Nie wiedzieliśmy za bardzo gdzie iść, bo nie mamy neta, nie wiedzieliśmy gdzie jest centrum i od razu podeszła do nas jakaś pani, zaproponowała nam pomoc. No i nam podpowiedziała, jesteśmy bardzo blisko w sumie. Jedna ulica i jesteśmy w centrum. Tak w ogóle to dzisiaj mamy noc na lotnisku. Także cały dzień się musimy gdzieś tutaj poszwędać trochę. Żeby sobie zobaczyć, poza tych parę spraw w sumie dopuszczymy. Musimy zrobić pranie, iść do fryzjera. Wszystko po trochę tak naprawdę. A, jeszcze buty kupić. A trochę tego mamy. A później na lotnisko ze względu na to, że w ogóle nam się nie opłacało spać dzisiaj w hotelu, bo hotel przy lotnisku kosztował 500 zł. Z miasta na lotnisko jest bardzo daleko, a o 4 będziemy musieli już jechać. Miejmy tylko nadzieję, że będzie lotnisko takie, że będzie można się przespać. Jesteśmy na głównym deptaku w centrum miasta i powiem wam, że widać tu też różnicę już dość sporą między Gwatemalą a Salwadorem. Na pewno jest dużo biedniej tutaj w Salwadorze. Sprawdziliśmy teraz, ile tutaj mieszka ludzi. To San Salvador, czyli w stolicy mieszka około 250 tysięcy ludzi, a w całym Salwadorze coś około 6 milionów. Możecie zobaczyć, jak wygląda flaga Salwadoru. Dwa niebieskie pasy i jeden biały po środku. Tutaj właśnie idę na główny plac. Wieczorem tu podobno bardzo ładnie wygląda. Ale tym razem wam nie pokażę, może po prostu następnym razem jak będziemy. Czyli za 8 albo 9 dni. Co do Salwadoru, to nie mamy jeszcze dokładnego planu przygotowanego, co będziemy tutaj zwiedzać jak wrócimy. Na pewno jednym z naszych głównych planów jest tutaj wejście właśnie na taki wulkan. O, na wulkan, tylko który nie jest tutaj w San Salvador, tylko w mieście obok. Także tam na pewno pojedziemy na samym początku. A co jeszcze zobaczymy? Czas pokaże. Na pewno zrobimy dla was minimum jakieś 3 odcinki. Ale to tak jak wam mówiłem, po rejsie. Najważniejsze teraz jest to, że jutro wsiadamy na Icon of the Seas. Największy statek wycieczkowy na świecie. Są 3000 kabin, chodzi 7000 ludzi plus załoga. To jest po prostu pływające miasto. A my wam dokładnie pokażemy, jak wygląda świt słońca. Czekajcie, muszę się gdzieś schować przez to. Ale nic nie widzę. My wam pokażemy, jak wygląda, co tam można robić, jakie ma atrakcje. O, nie mogłem się tego doczekać. Odkąd usłyszałem, że robią ten statek, odkąd ruszył na wody, marzyłem o tym, że się nim przepłynąć. I jutro się to stanie. Chyba, żeście wiedzieli, Salwador pod względem turystycznym, jak przyjeżdżacie, całkiem okej, ale sam w sobie no to jest dość niebezpieczne. Są tu mocne gangi, o których może powiem w którymś odcinku, ale nie w tym. Jak już tu wrócimy. Zastanawia się jedna sprawa, za chwilę to będziemy sprawdzać, jak tego gdzieś neta złapiemy, ale dlaczego tutaj w Salwadorze nie ma żadnych sklepów Nike, Adidas i tak dalej. Czy to są jakieś sankcje nałożone na ten kraj, czy co? Ale dziwne, bo nie ma żadnego, nie można znaleźć nawet na
nawigacji patrzyliśmy i też nie możemy znaleźć tego. Także dziwne. No i płaci, a płaci to w dolarach amerykańskich. W tej walucie w ogóle się nie płaci. Wszędzie są ceny w dolarach podane. Nawet z bankomatu jak wypłacają pieniądze, to też dolary. Jak można poznać, że musi to być dość niebezpiecznie. Druty kolczaste to po prostu macie tutaj totalnie wszędzie. Gdzie nie popatrzycie, wszystko jest w drutach. Fryzjer zaliczony, można jechać na lotnisko. Najgorsze jest to, że nie możemy się odprawić, bo wiadomo, lecimy do Stanów, to muszą nam sprawdzić wizy i tak dalej. Także troszkę tam posiedzimy, zanim przejdziemy sobie dalej, wygodniejsze miejsce. Nie, no mi ostro ścięły te włosy. Powiedziałam 2 centymetry, ale chyba... Nie, widać od razu, widać, no. Nie, to było... Nie, no widać od razu. Tak to jest, jak facet myśli 2 centymetry, a ścina 10. No, jesteśmy na lotnisku już, ale mamy jeszcze 10 godzin, także idziemy szukać jakiejś miejscówki do przeżulenia całą noc. Nie, tak naprawdę się chcemy odprawić, musimy znaleźć wifi. Tam nie wejdziemy. Czemu? Tam są taśmy. Ale są te. I tak wyglądają nasze podróże. Raz w super hotelu, raz w hostel, a raz na lotnisku. Mamy 6 godzin snu. 4 rano. Ja trochę pospałem, ale trochę mniej, ale było tak okropnie zimno po prostu. I się spało tak skulone, bo nie było tam więcej miejsca. No, ciężka przeprawa to była, ale miejmy nadzieję, że jeszcze w samolocie pośpimy. Mamy parę godzin jeszcze w Miami i chcielibyśmy jeszcze z nich skorzystać. Oczywiście. Bo wiecie jak to jest. W Miami, znaczy może nie wiecie, albo wiecie, kto był to wie. W Miami zawsze fajnie. No i fajnie by było wykorzystać to, pojechać gdzieś tam, czy zobaczyć, coś wam pokazać. W ogóle po zakończonym rejsie i tak zostajemy jeszcze tak cały dzień i kolejny wieczorem dopiero wylatujemy. Specjalnie też to tak ułożyliśmy, żeby mieć tam trochę czasu. Jest na lotnisku tam, zrobione wszystko. Ala się martwiła, jej, nie mamy bagażu wykupionego, pewnie się do nas doczepią. Ciekawe, ile będzie trzeba dopłacić. A my przyszliśmy, oni jeszcze nam zaproponowali lepsze miejsca. No. Nic nam się nie odezwali o bagaż. Tak wam mówiłem, w niektórych krajach to, że jesteście obcokrajowcami o innym kolorze skóry, no, dużo wam daje. Naprawdę, a to jest akurat... No to jest czasem słabe. No, bardzo. Ale czasem się sprawdza fajnie. No, ale nas też od razu dali do jakiejś lipowskiej. Kolejka taka nastanie 2 godziny w kolejce, a my, nam zajęło to 5 minut. Człowiek byś mu fryzjera. Pan się mnie zapytał, czy próbowaliśmy już pupas. Ja mówię, pupas? Co to jest? Pupas to jest taki placek, w środku jest z serem, a może być jeszcze z fasolą. Także czas tułoń. Dobra, ale już wiem dlaczego. Oni tu mają tak dużo kilo. Znaczy, dużo kilo, nie dużo kilo, tylko za dużo kilo ważą ludzie. Bo jak się je coś takiego przez całe życie, to się nie dzieje. Ale smaczna. Dobra, muszę sprostować. To nie nazywa się pupas, tylko papu spas. Co nie ala? Papu. Nie? Papu. Pupusas. Pupusas, dokładnie. Pupusa to tradycyjny placek pochodzący z Salwadoru. Zrobiony z mąki kukurydzianej i nadziewany różnymi składnikami, takimi jak ser, fasola czy mięso. Jest to popularna potrawa w Ameryce Środkowej, często serwowana z sosem pomidorowym i kiszoną kapustą, znaną jako curtido. No i zaraz odlatujemy. Lecimy linią Polaris. Lecimy najpierw do Guatemali. Guatemala City, dokładnie mamy tam międzylądowanie, ale takie, że nie wysiadamy w ogóle z samolotu, tylko po prostu lądujemy, pewnie zabieramy więcej ludzi i lecimy dalej, do Miami. Powiem wam, że nie wiem, czy kiedykolwiek leciałem tak pustym samolotem. Serio. A to już nie wsiada. Jest parę osób w samolocie. Elegancko. Ja idę już spać.
Właśnie nam będą robić testy na narkotyki. I pierwszy raz w moim życiu się z czymś takim spotykam, ale oczywiście śmiało proszę, można mnie badać. No problem, ale ciekawe to jest, że tak wiecie, nagle nas wzięli. I miałam już na paszporcie wcześniej zaznaczone, więc chyba wyglądałam podejrzanie. Ale byłem tak, po tych dwóch nieprzespanych nocach wcale się nie dziwię, że mnie wzięli na testy. No, ja z moimi oczami też się nie dziwię. No. Ale czujesz jak przymytniczka trochę? Nie wiem. Wszystko wysmarowane. A, my glass. Ciekawe. No i co, a jak ci gotuje, to co? To jest. To wtedy zależy tutaj. Słyszałem o takiej sytuacji w Londynie na przykład, że wtedy cię aresztują, ponieważ muszą cię wziąć do specjalnego pokoju i prześwietlić cię, czy nie masz coś wewnątrz organizmu. Czy nie przemyczasz jakichś kulek na przykład. No. Wiecie co, ja to się w sumie troszkę nie dziwię, że oni tak nas tutaj mocno sprawdzają. Wszędzie jeżdżą tymi plasterkami, które wykrywają narkotyki. Skoro pojechaliśmy do Salwadoru na jeden dzień praktycznie, bez żadnego hotelu, bez niczego. Spaliśmy na lotnisku i lecimy stąd do Miami. Tak, żadnego lotnego na tym miejscu. Żadnego lotnego i lecimy do Miami, to wiecie, wszystko mówi samo za siebie. Ala ty przemytniczko, do Miami, naoglądałem się tych seriali, kokainowy kowboje i teraz... Narkoza właśnie teraz oglądamy. No, także wiecie. Tak. Pierwsze takie doświadczenie w moim życiu. Naprawdę, nigdy się nie spotkałam, żeby tak sprawdzali. Bo lecisz ze mną. Tak, ja myślę, że gdybym leciała sama, to pewnie już tak nie zapewnił. Aczkolwiek ten jeden dzień w Salwadorze był podejrzany, to rzeczywiście. Dla mnie to nie było nic zaskakującego. Jak ja zobaczyłem w Salwadorze, że robią Ali czerwoną kropkę na paszporcie, to od razu wiedziałem, bo tam było napisane cztery takie sy, jak kiedyś już przez to przechodziłem. I a tak... tyłek też wyświetlają? Wszystko wyświetlają, wszystko. Nie, wierzę, że takie maszyny po prostu stajesz, tak? Wierzę i ci calutkie ciało skanuje. No. Ciekawe, ale umówmy się. Przyjeżdża dwójka turystów. No właśnie. Jeden dzień są tylko w Salwadorze, przez granicę przyjeżdżają. Nie, my się wyjeżdżamy. A gdzie lecicie do Miami? Nawet nocnego nie nawet mają. Nocnego. Gdzie lecicie do Miami? Aha, dobra, okej. Okay. To wiadomo przecież. To prawda, tak. Było bardzo to podejrzane. To by się tego nie pomyślał. To hello, no umówmy się. Wiecie jak jest, niektórzy ludzie doświadczają takich rzeczy tylko oglądając seriale, a razem doświadcza na żywo. Ale o dziwo to ja miałam wpisane na paszporcie, żebym była przeszukana. I mam to wpisane też na bilecie, więc podejrzewam, że w Stanach będzie... Tak to samo. Na pewno będzie. Nie ma co ukrywać. No wiadomo, że jakby nie stosuję się, bo nic nie mam, ale szkoda mi tylko czasu. No, w Stanach będzie to bardzo długo trwało na pewno. Pamiętajcie, jak macie takie coś na bilecie zaznaczone, to znaczy, że będziecie przeszukiwani. Wylądowaliśmy właśnie w Miami. No i przygotowujemy się na przeszukanie number 2. Co nie, Ola? Tak. Number 2. A dlaczego? Po pierwsze, że to normalne w Stanach. A po drugie, przez to, ale ma na bilecie zaznaczone. Welcome to Miami. No, wyszliśmy już z lotniska. Wszystko poszło naprawdę tak gładko, że aż szok. Lotnisko Miami jest niesamowite. Nie zapytał się pan, ile zostajecie? Tydzień na cruz. Okej, okay, dobra, na razie, bawcie się dobrze. Recall teraz właśnie. Musimy jeszcze przed rejsem załatwić parę spraw. Przede wszystkim zrobić pranie. Bo po naszej wyprawie na wulkany
nie wygląda za dobrze. Nasz plecak? A wiecie, jednak na takim statku, no to trzeba dobrze wyglądać. Musimy sobie kupić jakieś rzeczy. Jak ja uwielbiam przyjeżdżać do Miami. Łodzie, co tam jedzie, patrzcie. Kozak Ferrari. O, nie widać, ale słychać jeszcze. Miami ma taki vibe. Nie wiadomo, żeby mieszkać tu na stałe, byłoby ciężko oczywiście. Ale przyjeżdżać tu uwielbiam. No, znaleźliśmy idealne miejsce, żeby sobie kupić gadżety na Halloweenową imprezę dzisiaj. Idziemy od razu nastawić jeszcze tutaj pranie, bo tam się jednak nie udało, niestety. A poszukujemy takiej pranie, która wiecie, od razu na miejscu sobie robimy. Przekładamy na suszenie i gotowe. Ale ja lubię Miami, naprawdę. Ja bym miał mieszkać w Stanach, to gdzieś, no pewnie nie samo Miami, ale gdzieś by to była na pewno Floryda. Ten klimat mi tutaj na maksa odpowiada. O. Landromart. O, zaraz Landromart. Narobiło. Spóźniliśmy się 20 minut, żeby wsiąść na statek. Normalnie już nie wiem, co powiedzieć. Rosito rico con chorizo, wow, baby, alguna vez probaste el erizo, oh, baby, esa vaina te prometo, está muy divino, con un poco de limón y vino, un poco de la boca, no te pico, somos latinos, baby, discúlpame, me desvié de lo importante, era el vino, el caballo, tú mi comandante, yo estoy listo al instante, un cafecito para despertar de este sueño tan...